Otoczenie przyrody wysprzątane po akcji związanej z obchodami Dnia Ziemi zachęcać będzie do częstszego korzystania z jej uroków, a dłuższe teraz dni do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Być może z książką, czy już raczej z książkami Moniki Skabary, lokalnej autorki wielu wydanych na rynku powieści, w końcu z możliwością ich promowania podczas spotkań autorskich, co miało już miejsce w miniony poniedziałek w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Po krótkiej analizie minionego czasu nasza rozmówczyni bardzo szybko naprowadziła nas, na czym skończyło się nasze ostatnie spotkanie dotyczące jej pasji i jak ten czas wpłynął na jej twórczość. Od naszego ostatniego razu widziałyśmy się przy premierze Dziewczyny Feniksa. Od tego czasu doszła antologia Kiedy budzą się motyle, która ma premierę za 2 dni. Odrodzenie Feniksa, która ma premierę za 2 dni. I oprócz tego coś jeszcze, Wróg mojego wroga, który miał premierę w lutym. Także 3 książki. Wróg był skończony w sierpniu zeszłego roku. Odrodzenie kończyłam, w lutym? Chyba w lutym kończyłam je pisać. Tak naprawdę na wariata czas nas gonił. Antologia była skończona troszkę wcześniej, także one tak powstają pomiędzy. Ja piszę takie książki, które sama lubię czytać, które otwiera się pierwszą kartkę i do tej ostatniej kropki się nie da zamknąć. Także usłyszałam z niej, że piszę za krótkie książki, ale ja sama lubię czytać krótkie książki, nie lubię takich opasłych tomisk i raczej takich pisać nie będę. Dzieje się w końcu otwarcie i z udziałem czytelników mogła odkryć swoją twórczość, która ma swoje tempo i przede wszystkim odbiorców otwartych na kolejne historie bohaterów jej powieści. Dotąd wszystkim brakowało spotkań autorskich i kontaktu oko w oko, tych pełnych, jak w książkach Moniki Skabary, emocji, których, dodajmy, autorka nie szczędzi. Zatem było to spotkanie o samej autorce, ale przede wszystkim jej najnowszych powieściach. Odrodzenie jest kontynuacją Dziewczyny Feniksa. Ona skończyła się w takim newralgicznym momencie, z czym się bardzo zdenerwowali moi czytelnicy, za co bardzo przepraszam, aczkolwiek nie jest mi przykro. Także odrodzenie jest kontynuacją. Wróg mojego wroga to jest zupełnie inny klimat. Chciałam się spróbować w czymś nowym. Jak mi wyszło, ciężko powiedzieć, ona miała w bardzo newralgicznym momencie premierę, no i wiadomo, siadło wtedy wszystko, tak? A w antologii zawsze bawię się słowem, bawię się formą, także to, co jest w tej ostatniej książce tutaj na dole, będzie wyciskało dużo łez. Z każdą kolejną książką mamy do czynienia z innymi emocjami bohaterów i świetnie w tym odnajduje się autorka, ucząc się jednocześnie nowych doznań, ale też doświadczeń pozyskiwanych także od czytelników. Właściwie dopiero teraz mamy taki pierwszy oddech od 2 lat po pandemii, kiedy być może w końcu zaczniemy gdzieś się spotykać z czytelnikami. Konstruktywna krytyka jest zawsze w cenie. Ona jednak pozwala mi spojrzeć na to, co piszę z perspektywy czytelnika, że jednak nad wieloma rzeczami można się jeszcze pochylić. Ja jestem amatorem, co często podkreślam, i dużo nauki jeszcze przede mną, zanim te książki będą na takim poziomie, jak powinny być, bo ja się cały czas uczę. Stąd powieści bardzo szybko wychodzą spod pióra Moniki Skabary, której inspiracji nie brakuje. Na rutynę nie mam czasu, żeby... Staram się gdzieś tam sobie przypominać tak, że dobrze by było chociaż te 10 tysięcy znaków dziennie, to nie jest tak strasznie dużo, ale nie zawsze mam na to czas. Także najczęściej, jeśli już siadam, to albo wieczorami, tak jak zwykle, albo w weekendy. Na razie się tym wszystkim bawię. Bawię się pisaniem, bawię się formą. Nadal jest to forma takiego hobby. Jak kiedyś będę na emeryturze, to może będę Bartoszyckim Remigiuszem Mrozem w spódnicy, natomiast na razie pracuję zawodowo i nie mam na to czasu po prostu. Na szczęście tym razem udało się go znaleźć na spotkanie odkładane przez czas pandemii. Dlatego takie spotkania są tak istotne zarówno dla autora, jak i czytelnika. Dają możliwość bliższego poznania, zaskakujących inspiracji do tworzenia, czasem poznania bohaterów, ale tak jak w przypadku Moniki Skabary, poznania jej twórczej pracy, która skumulowała się na trudnym, ale jakże owocny w książki wspomniany czas pandemii.